Od wielu lat w lutym przeprowadzana jest akcja mająca na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Każdy, kto padł ofiarą czynu zabronionego, może sięgnąć po bezpłatną poradę profesjonalnego prawnika, który pomoże rozwiązać problem. W zasadzie nie ma ograniczeń co do kręgu osób, jakie mogą z tej formy wsparcia skorzystać. Z doświadczenia osób udzielających porad wynika, że przychodzą po nie ludzie z bardzo różnymi kłopotami. Szukają wsparcia z powodu dotykającej ich przemocy. Często szukają rozwiązania w przypadku zagrażającej im eksmisji, szukają porad w sprawach spadkowych. Zdarza się nawet, że o poradę prawną proszą osoby, które czują się skrzywdzone, choć fakty temu przeczą. W bieżącym tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10 trwają dyżury pełnione przez sędziowskich asystentów. Są to osoby posiadające doskonałe prawnicze wykształcenie i wiedzę pozwalającą na profesjonalną poradę. Do akcji włączyła się również policja. Podczas dyżurów, których wykaz można znaleźć na stronie suwalki.policja.gov.pl, funkcjonariusze udzielają osobom zainteresowanym informacji o przysługujących im uprawnieniach, wyjaśniają obowiązujące procedury prawne i wskazują instytucje niosące pomoc w kryzysie. Spotkanie z policjantem możliwe jest nie tylko w suwalskiej komendzie. Mundurowi dostępni są w 5 posterunkach położonych na terenie powiatu suwalskiego. Akcja finansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości.